Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu. Jako że moje ostatnie filmy, takie jak ten poświęcony automatom do gier, czy też serii Mario, odwoływało się do rzeczy bardzo starych, teraz dla odmiany miałem w planach prezentację względnej nowości, przynajmniej jak na warunki amigowe, czyli oficjalnego dodatku dla Doom 3 Resurrection of Evil. Szczerze powiedziawszy, film niemal w całości miałem już nagrany i złożony blisko miesiąc temu, natomiast jako że Doom 3 cały czas ma status publicznej bety, znalazłem buga, który nie objawia się w podstawce, natomiast w przypadku dodatku jest już zauważalny i gra w pewnych momentach nie wyświetla się tak, jak to wygląda na PC. Napisałem oczywiście do autora amigowego portu, który postawił wstępną diagnozę, iż jest to spowodowane prawdopodobnie jakimiś brakami po stronie biblioteki OpenGL ES. Ponieważ w październiku odbędzie się kolejna edycja AMI West, a często przy tej okazji firma Aeon Technology wypuszcza uaktualnienie swojego pakietu Enchaser Software wraz z nową wersją wspomnianej biblioteki, postanowiłem poczekać z publikacją filmu na temat Resurrection of Evil do przyszłego miesiąca. Być może problem zniknie, no a jeśli aktualizacji biblioteki OpenGL ES w okolicach tej daty nie doczekamy się lub też doczekamy się, lecz niewiele to zmieni, w przypadku problemów z dodatkiem do Doom 3, to trudno, przedstawię Wam grę taką, jaka jest. Tymczasem przedstawiam coś zupełnie z innej beczki, czyli 7 gier na 5 minut. Są to gierki proste w obsłudze, nierzadko sterowane jednym klawiszem, o szybkiej akcji i dużym potencjale stresogenności. A jednocześnie krótkie, które możemy odpalić gdzieś w oczekiwaniu na pobranie jakiegoś większego pliku z internetu i w tym podobnych sytuacjach. Takie produkcje, pomimo banalnie prostej mechaniki rozgrywki przy jednoczesnym dość dużym poziomie trudności i związanym z tym olbrzymim potencjale do wywoływania irytacji u graczy, mają mimo wszystko na świecie miliony zwolenników. Wystarczy wspomnieć choćby historię Flappy Bird, która potrafiła przynosić mało znanemu programiście z Wietnamu dochody rzędu 1,5 miliona dolarów miesięcznie. Mimo zarabiania takich kokosów, autor mający dosyć pretensji nadsyłanych choćby od nauczycieli, skarżących się, że dzieciaki zamiast się uczyć, wściekle rzucają o ścianę telefonami po kolejnej klęsce we Flappy Bird, postanowił usunąć grę ze sklepów z aplikacjami. Przyniosło to zresztą efekt odwrotny od zamierzonego, gdyż zaczął dostawać jeszcze więcej wiadomości, tym razem z pretensjami, iż produkt zniknął i z żądaniami jego przywrócenia. Gry tego typu wydają się być idealnie skrojone pod rozgrywkę mobilną. Nie znaczy to jednak, że nie znajdziemy ich również na komputerach stacjonarnych. Amiga S4 nie jest tutaj wyjątkiem i takich przerywnikowych produkcji na kilka minut możemy znaleźć sporo. Na dziś postanowiłem przedstawić Wam 7 z nich. Pierwszą grą, którą chcę Wam pokazać, jest dosyć nowa produkcja Koala Seasons. Gra wymaga, chociaż nie wygląda, ale wymaga środowiska 3D. Korzysta z bibliotek Rylib i odpali się tylko na nowych Radeonach. Gra jest prosta jak drut. Musimy unikać zwierząt, skakać po drzewach, jak widzicie, zbierać liście eukaliptusa. 6 punktów. W grze do sterowania używamy tylko 2 przycisków, a więc spacji do skakania i ewentualnie kursora w dół do opuszczania się. Jak widzicie, są różne scenerie, jest muzyka, śnieg, deszcz, no trochę nie wiem, czy to koala w takich warunkach żyje, ale jak widzicie, ma szalik, no jest ptactwo, różne przeszkadzajki, ale tym razem punktów aż 16, czyli
Nieco się poprawiłem. No, zagramy jeszcze ostatnią, trzecią partię. Bo tutaj nie ma więcej co jeszcze pokazywać, bo idea i sens gry już znacie. Oj, miód. Który mnie trochę przyhamował. Lećmy do przodu. Jak widzicie, są też pożary. Także spektrum utrudnień jest dosyć duże. Ale gra się fajnie jak na 5 minut. Jak na przerywnik. Myślę, że gra spoko. A jak widać, po małym treningu można też nabrać wprawy i trochę tych punktów nazdobywać. Uhuhu. No ładnie, 78 punktów. Całkiem dobry wynik, chyba mój rekord. Kolejna gra to Dodge. Kiss Buzz. Tutaj poruszamy się wyłącznie klawiszami kursora. Gra jedna z pierwszych gier ze słynnej stajni Entwickler X. I nasze zadanie jest bardzo proste. Unikać kulek, których stopniowo na ekranie pojawia się coraz więcej. Nie możemy się z nimi złączyć. Oczywiście utrudnienie jest takie, że te kule czarne odbijają się od siebie i w ostatniej chwili mogą zmienić kierunek, prędkość. Co oczywiście nie pomaga nam przetrwać. Gra, jak większość produkcji Entwickler X, działa na platformie AMI Boeing, a więc możemy porównywać wyniki online z wynikami innych graczy amigowych rozproszonych po całym świecie. O, wow. No i tak to się skończyło. Ogólnie jestem na 10. miejscu, jak widzicie, ale to był wynik oczywiście z listopada 2012 roku. Teraz do tego wyniku nawet się nie zbliżyłem. No i czas na kolejną grę. Nie wiem, czy nie najbardziej hardkorowa z wszystkich gier. Jak widzicie, mój wynik to 5 punktów, więc no, nie zdobyłem ich dużo. Steruję się myszą, teraz sobie przypomniałem. Trzeba obrać odpowiedni kąt i odpowiednią siłę. Co, jak widzicie, nie jest łatwe. Coś można powiedzieć dla wielbicieli gry Worms, gdzie też trzeba było bazoką gdzieś tam odpowiednio celować. O, zdobyłem punkt. No i to wszystko. 2 punkty. Gra, co ciekawe, była też bodajże w sierpniu grą miesiąca na Amiga.net, gdzie gracze z całego świata mogli z sobą rywalizować i były tam nawet całkiem okazałe wyniki na kilkadziesiąt punktów. No ja przyznam szczerze, że tak dużej cierpliwości nie mam. Jak widzicie, no, gra jest prymitywna, grafika również jest prymitywna, a mimo wszystko też ta gra korzysta z OpenGL, a więc znowu trzeba mieć trochę mocniejszy sprzęt, żeby w tak prostą grę pograć. Ok, moja ostatnia próba. Chciałem tu zdobyć więcej niż 2 punkty. Tytuł mojego programu dzisiejszego odcinka jest gry na 5 minut, ale tutaj naprawdę 5 minut przetrwać w tą grę to jest
Rzecz niebagatelna. No i fajnie. Okej. Nie będę się stresował. Przechodzimy do następnej gry. Try Match Plunge. Tu już można pograć. Jak widzicie, rekord mam już liczony w większej ilości punktów. Doszedłem nawet do trzeciego świata. Dostępnych jest bodaj 5. Jednego jeszcze nie odblokowałem. Nie, nawet do czwartego. Okej, ale pogramy sobie na pierwszym. Tu też sterujemy w zasadzie dwoma. No. Oj, małpka. Klawiszami kursora naszym zadaniem jest nie spaść, nie uderzyć w kolce i też spuszczać się po platformach, ale nie takich, które są kolczaste, tak jak tu widzicie, bo niestety to się źle kończy dla nas. Małpka oczywiście ma ograniczoną liczbę zdrowia, ale mimo że jak widzicie, od czasu do czasu się zrani, to też można łapać serduszka. Tak więc tu już można sobie pograć w przeciwieństwie do poprzedniego tytułu. To nawet dosyć długo. Pierwszy level nie jest taki trudny, potem oczywiście stopień trudności wzrasta. No dodam, że jak na tą prostą grę, grafika jest fajna. I w przeciwieństwie do poprzedników, ona nie wymaga jakichś tutaj nowych bibliotek graficznych. Nie wiem, czy w ogóle wymaga 3D, chyba nie. Okej, no nie będę dłużej grał, bo to miały być gry na chwilę, na 5 minut. Więc przechodzę do kolejnego tytułu. Kolejny tytuł. Tym razem toczy się akcja w kosmosie i jest to gra War. Tutaj musimy oddalać od siebie roje asteroidów. Jest to, można powiedzieć, jakiś tam odległy klon asteroida, ale tylko w tym sensie, że no, poruszamy się w przestrzeni kosmicznej, gdzie są te asteroidy, natomiast nie możemy ich niszczyć, możemy tylko ich oddalać od siebie tym ogniem. Dodam, że ten ogień jest skierowany w przeciwną stronę do naszego poruszania się, czyli to jest jakby z mojej rury wydechowej idzie w przeciwną stronę. To jest tutaj najlepsza taktyka właśnie, bo takie poruszanie się gdzieś w środku ekranu to grozi śmiercią. Typowo hardkorowa gra, no, na czas. Jak widzicie, no, gram już ponad 20 sekund, co jest wynikiem dobrym. Znowu gra 5-minutówka, ale to na pewno nie jest tak łatwo do uzyskania taki czas na 5 minut, bo jak widzieliście tam w księdze na tablicy rekordów, chyba mój wynik to było 1,5 minuty. No zobaczymy. Nie grałem w to z 10 lat, ale nie udało mi się go pobić. Minuta 39 i to było w 2008 roku. Teraz 49 sekund, jak na świeżaka, nie najgorzej. Okej, nie ma tu co się nad tą grą dłużej pochylać. I za chwilę kolejny tytuł. Tytuł A Frog Game. Można grać na jednego gracza przeciwko komputerowemu przeciwnikowi. Jak i przeciwko żywemu graczowi. Jest to tytuł trochę inny niż wszystkie.
Mianowicie nie jest to tytuł na przetrwanie, a na zdobywanie punktacji, a zdobywamy tutaj punkty jedząc owady, oczywiście odpowiednie owady, nie takie trujące. I jak widzicie, grafika jest fajna, jak to zwykle bywa w przypadku Enfiklera. Oj, obydwóch najedliśmy się złych robaków. Dobre robaki. Oj, znowu złe. Te robaki, jak widzicie, no, dawają nam niestety podtrucie chwilowe, dzięki czemu tracimy czas i nie możemy zdobywać punktów. Sterowanie, tak jak we wszystkich grach tego typu, jest w zasadzie dziecinne, proste. Korzystamy tu tylko i wyłącznie z lewego klawisza myszy. Pierwszy klik, wybicie się z liścia. Drugi klik, wysunięcie języka. Gra ma oczywiście ograniczenie czasowe. W konkretnym czasie trzeba zdobyć więcej punktów od przeciwnika. Po drodze też pojawiają się robale z zegarami, które pozwalają nam limit czasu zwiększyć. W tym momencie zostało jeszcze 116 sekund do końca gry, ale gra na pewno będzie trwała dłużej, bo na pewno jeszcze pojawią się tutaj jakieś zegary, które zostaną wyłapane. Stawka, jak widzicie, zacięta. Ja mam 1000 punktów moją zieloną żabką, komputerowy przeciwnik z niebieską do 1000 dobija. O, już mnie wyprzedził znowu. Tak jak w przypadku innych gier od NQXClaira, tu także na serwisie AmiBoing możemy porównywać swoje rekordy z innymi. Akurat teraz nie zalogowałem się na ten serwer, więc gram offline. Okej, zostało 14 sekund. No, udało mi się wygrać. A więc pora przejść do ostatniej gry. Już zacząłem od Flappy Bird i nie mogłem skończyć na niczym innym jak Flappy Bird, czyli klon Flappy Birda. Od znanego amigowego kodera Daytony, też specjalisty od 3D, więc gra wymaga także środowiska 3D, ale o ile wiem, starego środowiska, czyli działa jeszcze pod MiniGL. No i Voxel Beard w tradycyjnej wokselowej trochę grafice, można powiedzieć, rodem z Minecrafta. No i jak to bywa w przypadku Voxel Flappy Bird, no ale w przypadku Voxel Bird również gra bardzo szybko. Potrafi wywołać irytację i bardzo szybko możemy skończyć. Chociaż przy pewnej dozie wprawy gdzieś tam rozsądnym. Ach, 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 rozsądnym gospodarowaniu myszą. Można chwilę pograć. Oczywiście
Muszę dodawać, że tak jak w przypadku oryginału, sterowanie jest proste, a więc jeden, jedyny przycisk myszy, służący nam do, no, można powiedzieć, machania skrzydłami, chociaż w zasadzie bardziej jest to skakanie ptakiem niż lot. Każde kliknięcie to jest skok. Przerwa w kliknięciu powoduje oczywiście, że ptak opada automatycznie na dół. No i trochę pograłem. Tu się wzbije. No nie, był drugi czek. Okej, nie będę przedłużał. Miało być na 5 minut. Ten odcinek też taki krótki, przerywnikowy przed poważnym odcinkiem. Miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będę miał już poprawioną wersję dodatku do Duma 3. Czy pojawią się te poprawione biblioteki, o których wspomniałem, i będę wam mógł pokazać grę z zupełnie innego bieguna, a więc z gatunku AAA. A na dziś kończę. Dzięki. Cześć.